Kiko, dzisiaj atmosfera piłkarskiego wielkiego święta. Z Rzymu witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Ciekawa i zaskakująca zmiana taktyki na bardziej obronną. Chyba się boją rywala, może to oznacza brak wiary w zwycięstwo? Jeżeli tak, to jest niedobrze. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Cassano. Daniele De Rossi. Wspaniale przechwycił. Hamid Altıntop. Emre. No, prawie, ale nie opanował piłki. Ładna wymiana. Udane podanie. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Za moment Włochy rozpoczną od własnej bramki. Chiellini, Zambrotta, Montolivo, Andrea Pirlo, Nihat. A teraz Zambrotta, Cassano. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Setin. Emre. Przy piłce Nihat. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Cassano. Andrea Pirlo. No i przejęli w ostatniej chwili. Turan. Ładne podanie. Ma szansę dograć w pole karne. To podanie przejęte przez obronę. Cassano. Teraz De Rossi. Przekazał piłkę partnerowi. Ładne dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Emre. Turan. No szkoda, nie udało się opanować piłki. W ostatniej chwili przejęli. A teraz przy piłce Nihat. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Zambrotta. Chiellini. Cassano. Twarda walka, no i traci piłkę. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Daniele De Rossi teraz. Zmylił obrońcę. Cassano! Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. No i bramkarz bez najmniejszych problemów. Montolivo. Hamid Altıntop zdecydował się dośrodkować. Zupełnie zagrał na oślep, nie było tam nikogo. Andrea Pirlo. Czy to wykorzysta? Piękny gol! Ależ finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Hamid Altıntop. Nihat. Jest szansa! Słupek! Piłka wraca do gry! Hamid Altıntop. Może być groźnie. Dobre przejęcie przez obronę.
Cassano. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. De Rossi, Zambrotta teraz. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Od wrzutu z autu Włosi. Teraz De Rossi. Będzie szansa na bramkę. Jest! Znakomicie! Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Niesamowicie to rozegrali. Ta bramka padła po pięknej zespołowej akcji. Emre. Turan. Niełatwo odebrać mu piłkę. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Andrea Pirlo. Cassano. No przejął, ale nie opanował piłki. Cassano. Montolivo. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. No i Zambrotta. Montolivo. Cassano. Za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szatni. Rozpoczynamy. Druga połowa. Prowadzą Włosi. I teraz Montolivo. Cassano. Przy piłce Nihat. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Cassano. Ryzykowna, ale udana interwencja. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Montolivo, Andrea Pirlo. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. A teraz przy piłce Nihat. Turan. Cassano. Strzela! No miał okazję do tego, by powiększyć prowadzenie własnej drużyny. Chyba za dużo sił stracił na przedarcie się przez obronę i dlatego ten strzał był minimalnie niecelny. Dobrze, przebił się. Strzela! Broni i grają dalej. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Odważne wejście opłaciło się. On już się nie raz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Andrea Pirlo. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Andrea Pirlo. Świetne podanie. Szkoda, popatrzmy, Włosi z wolnego. Słuszna decyzja trenera.
Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. A teraz Nihat. Hamid Alkintop. Nihat. Aurelio. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Aut na wysokości pola karnego. Turcy przed szansą. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Dośrodkowanie. Rewelacyjnie dośrodkował. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. I będziemy mieli wrzut z autu. Daniele De Rossi, Andrea Pirlo. Cassano. Ależ walka bark w bark. Przegrywa pojedynek z obrońcą i traci piłkę. Aurelio. Przechwyt, ale nie opanował. Świetnie minął teraz obronę. Obronił, nie złapał. Piłka w grze. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Nie, nie mają litości dzisiaj nad przeciwnikiem. Kolejny gol powiększa ich przewagę. Kolejne trafienie, warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Cassano. A udało mu się odebrać piłkę. Szansa! Odbił piłkę. Na szczęście to pudło o niczym nie przesądza. I tak prowadzą w tym meczu. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Ideros. No, błąd, strata. Montolivo. Andrea Pirlo. Ależ piękne podanie. I mieliśmy wejście w ślizgiem z boku. Emre. Próbował, ale nie udało się. Celnie, dobrze. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Emre. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Andrea Pirlo. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. No i znowu aut. Brawo, czyste. Rozpoczną od rzutu wolnego. Karadeniz. Uwaga, może być groźnie. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Groźnie, ale zdążyli na czas. Setin. Dobre rozegranie. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Cassano. Emre. Aurelio. No, udało się przejąć. Podanie za podaniem, oto znakomita gra zespołu. Widać, że grają z sobą od dawna i są zgrani. Zdecydował się na strzał.
Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. I Turcja rozpocznie grę od własnej bramki. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. To widowisko jeszcze się nie kończy. Sędzia doliczył dodatkowe minuty. Karadeniz. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Andrea Pirlo. Ryzykownie, ale udanie. Aurelio. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Wybiega na pozycję. 3-0. Takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać. Byli w takiej formie. Brawo. Kończymy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz.